Hej, dzisiaj ważny alert dla posiadaczy brzoskwiń, zwłaszcza jeżeli wam owocują już. Tutaj mam to drzewko, które było 3 lata temu szczepione, więc jak ktoś przypadkiem szczepił ze mną 3 lata temu, na sporej podkładce to może mieć właśnie już takie drzewko. O szczepieniu filmy były, więc dzisiaj nie o tym. Dzisiaj trzeba koniecznie przerwać brzoskwinie, żeby nie było ich za dużo. Tak, on nie może być takiego obłożenia, jak tu widzicie, że po prostu wszędzie są te owoce w takiej dużej liczbie. I zaraz wam wyjaśnię, dlaczego to trzeba zrobić i jak to zrobić i co zrobić przy okazji też. No bo to jest naprawdę bardzo ważny zabieg i właśnie już jest ostatni dzwonek na niego. Ja sobie część tu gałązek już trochę przerzedziłam, ale postanowiłam, że nie będę samolubna i podzielę się tą informacją, żeby przypadkiem ktoś nie przegapił tego terminu lub się w ogóle o tym dowiedział, jeżeli nie wie. Ok, po co to robimy? Co robimy? Ograniczamy liczbę owoców, czyli zmniejszamy liczbę owoców i to jest to przerywanie tak zwane tych owoców. I robimy to po to, żeby te owoce były lepszej jakości. To jest tak jakby główny cel. One wtedy są większe, słodsze, łatwiej dojrzewają. I to jest mój cel taki na numer jeden. Ale też są inne zalety tego zabiegu. Kolejną zaletą jest to, że zmniejszacie ryzyko obłamania gałęzi, bo brzoskwinie potrafią bardzo obficie owocować, wtedy będą miały, mogą być bardzo oblepione tymi owocami, będą miały ich bardzo dużo, ale niestety obłamują się często dość te gałęzie, bo to jest dość kruche drzewko i takie ma dość, no, albo wiotka, albo kruche, czasem chore te gałązki, więc to jest niebezpieczne przy tym drzewku. Zwłaszcza, że wszelkie uszkodzenia na brzoskwiniach też są miejscem niebezpiecznych dla brzoskwiń infekcji. I tak jak przy innych drzewach się nie przejmuje jakimiś urazami, złamaniami, cięciem, tak przy brzoskwiniach faktycznie to są chorowite drzewka, trzeba na to uważać. Ok. Więc to jest taka zaleta, że mam mniejsze ryzyko obłamania tych gałęzi, chociaż i tak one będą ciężkie, jak przerwiecie, ponieważ owoce będą większe. No ale zawsze jednak ogólnie masowo w kilogramach wyjdzie wam troszkę mniej tych owoców, ale one będą lepsze. I też rozłożenie ich na gałęziach możecie sobie sami wyregulować, tak? Ile dana gałązka udźwignie przy tym przerywaniu, to właśnie możecie ocenić. Ok. Jeszcze taką zaletą, dodatkową trzecią jest to, że to dobrze wpływa na kondycję drzewka. Jeżeli pozwolicie takiemu drzewku wyowocować się maksymalnie, tutaj ona już i tak, to co widzicie, to już i tak ona miała tych owoców jeszcze dużo więcej. Ale właśnie w czerwcu drzewka zwykle same sobie ograniczają liczbę owoców. Plus była susza duża tutaj u mnie, więc która jeszcze w tym okresie zrzutu spowodowała, że jeszcze dużo więcej tych owoców spadło. I właśnie dobrze jest rozejrzeć się pod drzewkiem, tak, i zobaczyć, że dużo jest tych opadłych owocków. Część to już są przeze mnie zerwane, część jest tych, które odpadły wcześniej. Też takie owoce, które mają opaść, to tutaj widzicie, że one są takie mniejsze i żółtawe. O, i to właśnie tak naprawdę to ona sama to zrzuciła i ten owocek i tak by odpadł. I dlatego ważne jest, żeby poczekać na taki moment, kiedy to już widać, które owoce zostaną na drzewku. Zawsze gwarancji nie macie 100%, ale właśnie jak ten czerwcowy zrzut, bo to zwykle dzieje się w czerwcu, nie tylko na brzoskwiniach, ale na wszelkich owocowych drzewkach, jak przetrwacie ten czerwcowy zrzut, to dopiero wtedy możecie robić ten zabieg.
Okej, okay. I tak jak tutaj właśnie mówiłam, była susza, troszkę choruje mi też ta brzoskwinia. Miała też kędzierzawość liści brzoskwini, taką popularną bardzo chorobę, która jak nie pryskacie, no to ona zwykle występuje na brzoskwiniach. Ta ogólnie i tak jest bardziej na nią odporna i nie choruje tak bardzo na nią mocno. Jak widzicie, tutaj te liście są wcale nie takie złe. Oprócz tego były też mszyce. I ta susza, i dużo owoców, i ona tak widzicie, pożółkła troszkę gałązek, choruje. No nie jest w najlepszej takiej kondycji, więc dzięki temu, że troszkę zrzucimy tych owoców, to oprócz tego, że one będą lepsze, słodsze, dorodniejsze, to też drzewko powinno odżyć sobie dalej w sezonie. Natomiast jak tak obciążymy na maksa, no to to się odbywa kosztem kondycji też drzewka. Okej, okay. Tutaj. Pokażę Wam taki właśnie o listek z tą chorobą kędzierzawość liści brzoskwini. Wygląda tak, macie takie narośle. Ja po prostu to obrywam. Zwłaszcza jak mam niedużo, tak jak tutaj, takich listków, to wystarczy je oberwać. Jakby było tego więcej, no to nie ogolę drzewka do zera, tak? Ale staram się po prostu ograniczać. Powinno się pewnie spalić gdzieś. Zakopać albo wywieźć te liście, ja po prostu je wyrzucam pod drzewko, nie przejmuję się tak bardzo sanitarnie. Bardziej trochę przejmuję się cięciem, staram się odkażać sekator jak na takie drzewko, gdzie widzę, że coś się na nim dzieje. I przy innych gatunkach nie zwracam na to szczerze uwagi, ale przy brzoskwiniach myślę, że to ma duże znaczenie, ponieważ tu każda ranka, no tak jak wspominam, jest no, tym wrota do infekcji, tak? A brzoskwinie lubią chorować. Warto właśnie oglądać takie wszelkie wycieki żywicy. Na przykład tu mamy jakiś taki wyciek i jeżeli on jest taki twardy, nie galaretka, tylko właśnie twardy, to jest ok. Natomiast jeżeli zrobi Wam się taka galaretka, to usuwajcie taką gałąź od razu z zapasem nawet sporym. Także ja sobie właśnie oglądam wszelkie takie wycieki, czy tutaj mi się nie robi jakaś poważniejsza dolegliwość. I takie chore gałązki też tutaj macie na przykład, gdzie właśnie jest owocek, który sam zasechł na gałązce, która też uschła. I wtedy ja to wycinam. I tak możecie wyciąć tak oszczędzające takie cięcie. Już nie ostrze, bo jest troszkę ciemno. Oszczędzające takie cięcie można by zrobić tutaj u samej nasady, bez kikutów to tniemy, ale ja wolę taką gałąź uciąć jeszcze bliżej i tniemy na obrączkę, czyli nie wiem, czy tutaj wyostrzymy, czyli jak najkrócej, żeby nic tu nie zostało. I najlepiej po takim cięciu wydezynfekować sekator. Ja tego zwykle niestety przyznam się, że nie robię. Co też może być powodem, że mam tych gałązek chorych teraz sporo, nie? Tutaj jest kolejna właśnie z takim wyciekiem. I też, ale na pewno jeżeli bym się z tym sekatorem już nie przenosiłabym się na drzewko zdrowe, tak? Pestkowe jakieś. No bo pestkowe jednak one mają to do siebie, że tu mamy i różne tam raki bakteryjne i zgnilizny i tak dalej, więc no. Wszystkie suche od razu przy tym zabiegu zalecam po prostu wyciąć do zdrowych, a szczęści wszystkie takie suche gałązki i na bieżąco to robić przez cały sezon. Wtedy, jak widzicie coś chorego, nie przejmuj się totalnie terminem, czy to jest zima, lato, jesień, wiosna, po prostu wycinajcie. Takie sanitarne cięcie można robić cały rok. I warto moim zdaniem to robić. I pamiętajcie, nie zostawiamy kikutów, czyli nie tniemy gałęzi tak, nie wiem, z połowy, tak, tutaj, tylko ucinamy krótko, jeżeli chcecie usunąć tą gałąź. To akurat jeszcze mi owocuje, więc tu zostanie. No i teraz też ważne jest, żeby tych owoców nie zostawiać tyle, co tutaj. I jak to przerywamy, tak? Tak mniej więcej, żeby owoce zostały co 15-20 cm na gałązce.
Ja tak się staram przerywać. Tu macie cztery zostawione owoce na takiej gałązce. Ogólnie też nic się nie stanie, jeżeli poprzerywacie wszystko, a gdzieś chcecie mieć taki efekt wow i zostawicie sobie na przykład taki klaster, to one pewnie urosną trochę mniejsze, ale i tak to drzewko będzie miało siłę i tak urosną w miarę ładne. Możecie sobie gdzieś zostawić taką grupkę, żeby cieszyło oko, tak, do ozdoby owoców, ale generalnie wszędzie przerywamy bezlitośnie i tak jak przerywamy te brzoskwinki, to też warto patrzeć sobie, żeby te owoce były po pierwsze ładnie wyeksponowane. Czyli tutaj na przykład zostawiłabym takie, które są na górze, które będą miały dostęp dobry do słońca, bo one będą wtedy słodsze, ładniej dojrzeją. Też obejrzałabym je, czy nie ma tu jakiś na przykład tak jak tu zniekształceń. Już jak mamy do wyboru, możemy wybrać jednak tą taką no ładną, nienaruszoną, nienaruszonych owoców, bo jakieś i tak trzeba usunąć. Też bardzo ważne wydaje mi się jest to, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś właśnie, bo takie skazy, no to jest tylko, widzicie, kwestia urody. Prawdopodobnie, chociaż tam może pęknąć, coś się może z tym dziać. No ogólnie lepiej usunąć, jak już ten owocek jest taki pozniekształcany. Ale jakby zostawicie go, to też pewnie urośnie ładnie. Natomiast dużo jakby bardziej martwiłabym się takimi plamami, bo to już jakby trochę wygląda jak jakaś infekcja grzybowa. Jeżeli takie plamy są na owocach, no to bezwzględnie ja usuwam taki owoc, bez względu na to, ile ich jest na gałązce. Jeszcze tu może dodam, bo widać tutaj, że są takie poskręcane. Gdzie liście? To nie jest kędzierzałość raczej, chociaż może też akurat trochę, ale to jest takie bardziej typowe dla mszyc. No i tych mszyc było tutaj dużo. Ale mszyce mają to do siebie, że po prostu jest taki okres i to przechodzi. Czy pryskacie, czy nie, to one i tak się skończą, bo po prostu przychodzą larwy biedronek i robią z nimi porządek. Ja akurat nie ściągam ich żadnymi tam wstążeczkami, one i tak zawsze przychodzą. To są takie małe krokodylki. Tu mamy jakiś owad, ale to nie to. W każdym bądź razie nie widzę tu już żadnej, chyba zjadły co miały zjeść, żeby wam pokazać jak to wygląda. To są takie czarne takie małe krokodylki z takimi pomarańczowymi kropeczkami albo czerwonowymi takimi czasami, żółtymi, różne chyba tam są odmiany. Okej, więc no ja osobiście nie robię totalnie nic i czekam, aż sobie zniknął. I okej, no te liście nie wyglądają ładnie, one się nie wyprostują już, ale nowe urosną już zdrowe po tej infekcji, więc jakby nie przejmuję się totalnie takimi rzeczami. Dobra. Co jeszcze z tego przerywania? Może zróbmy gdzieś porządek i poprzerywajmy coś, tak? O, tutaj jest jeszcze takie listki porażone. To już jest właśnie, no niewielkie co prawda, ale to jest kędzierzawość, jest ci broskwini. Tak wygląda. Więc te listki sobie urwę, żeby utrudnić trochę temu grzybkowi tu życie. No i ta gałązka nie jest za zdrowa, ma tak mało tych owoców i okej. Tutaj natomiast jest tak zdecydowanie, jak dla mnie, za gęsto, więc tak, ta jest taka ładna, wyeksponowana, niech zostanie, tu obejrzmy te owocki, no one będą wszystkie w sumie ładnie na świetle, tutaj na tej małej bocznej gałązce zostawię jeden owoc, bo są dwa, więc ten taki skierowany do południa, tego się pozbywamy i tutaj też przerwę. I no okej, to jest większa gałąź,
Mogę tu nawet dwa zostawić w kupie. Tutaj jest jakiś troszkę podejrzany ten owocek, to go przerwę. No i tu mamy tych owoców cztery w jednym miejscu. To myślę, że dwa możemy zostawić. Takie może ten jest jakiś taki żółtawy, może będzie chciał odpaść, to nie wiem. Wezmę go, sama usunę. No i zostawię te dwa, ten pod spodem, który będzie zacieniony też. Usuwam. Następna gałązka. Ona jest dość ładna, ma tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, licząc nasady owoców. No to trochę za dużo. Też zostawię te może dwa na wierzchu tu. Spod spodu usunę. Tutaj, tu są te dwa, to też spod spodu usunę i jeden u nasady, to niech zostanie. Ok, no i tak po prostu nie będę już marnować waszego czasu, tak? Ale lecimy po prostu po tych wszystkich owockach i oceniamy sobie, ile dana gałąź może udźwignąć, żeby nam się też nie urwała, ale na pewno nie zostawiamy takich ilości jak tutaj. Ok. Chyba wszystko. O! Na bonus będzie nieplanowany. Kto oglądał do samego końca, to pokażę wam przerywanie owoców, bo to dotyczy generalnie wszystkich drzewek, ale no naprawdę efekt na broskwiniach jest gigantyczny. Jeżeli przerwiecie, ta jakość jest zupełnie inna owoców. Kto nie próbował, niech spróbuje. Zobaczycie, tak jakbyście dostali inne drzewko zupełnie. Warto to robić. Nie na wszystkich jakby drzewach ten efekt jest tak mocny, ale na broskwini warto. Natomiast to, no nie są pomidory, to jest kaki, czyli persymona. I też to jest bardzo małe drzeweczko, więc generalnie nie powinno w ogóle owocować i powinniśmy te owoce urwać. Ale że no ja swojego kaki jeszcze nie jadłam i bardzo bym chciała kosztem wzrostu tego drzewka sobie spróbować. No może ono jeszcze zrzuci te owoce, ale już na pewno nie pozwolę owocować mu na trzy owoce. Później przemyślę to, ale ten jeden na pewno urwę już. No nie, ono walczy, nie chce. Wezmę sekator, bo... O nie, tutaj, bo się nie chce tak łatwo urwać. I zaraz może nie zainfekujemy. Zaraz to urwiemy tego owocka. No, przykro to się robi niestety, ale trzeba to zrobić. Dobra. No i okej, mamy tu taki owocek. Bardzo mocno się trzymał, nie chciała zrzucić. Więc chyba może tą resztę dotrzyma. Ale no jak zostawiacie owoce na takich małych drzewkach, to one nie urosną. No niestety. Tak samo no winorośl. To wam już pokazywałam. Jak przerywamy. Ciekawi mnie, czy wiedzieliście, że broskwinie trzeba przerywać i jaki to daje efekt. Czy robicie to, czy widzicie ten efekt? Ja mam akurat to drzewko przeszczepiłam od sąsiada, który tego przerywania nie stosuje. No i po prostu, tak jak miał inne drzewo, no po prostu... No te owoce są malutkie, twarde, później dojrzewają, nie są takie dobre. Zupełnie jakby... No inne drzewo się robi, jak zrobicie ten zabieg, więc bardzo, bardzo do tego was zachęcam. Ok. Dajcie znać, jeżeli ktoś to robi, mu działa, nie działa. Co wy sądzicie o tym, żeby sobie każdy mógł przeczytać też inną opinię, tak? Bo no, ja jestem zachwycona tym zabiegiem, ale właśnie tutaj też jest chora gałązka. Od razu utniemy lewą ręką. Jest. Ale bardzo polecam. Także na razie powodzenia i nie zapomnijcie tego jak najszybciej zrobić, bo po prostu szkoda, żeby teraz ta energia szła we wzrost tych owoców, które usuniecie. Więc już teraz to jest ostatni na to gwizdek. Na razie.